Hej, cześć, siemaneczko, wszystkim witam was w kolejnym odcineczku z Son of the Forest. I tak, mamy tutaj rozjebundę na właśnie tym lotnisku. W ogóle Kelvin ucieki się przestraszył. I wiesz co, ja też spierdolam. Nie zostawię mnie! Chodź, bo tu mam bunkier. W ogóle po drugiej stronie jest bunkier, ten co byliśmy tam w tym z domkiem. Tam jest shotgun, a ja w ogóle nie mam shotguna. Zniknął mu. Jak mi się pistolet pojawił, tak jemu shotgun zniknął. Więc teraz idziemy najpierw do Virginii, bym poszedł. Tylko gdzie ona w ogóle jest? Czy to jest ona tutaj? To ona! W ogóle są takie błędy, kurde, że to jest masakra niekiedy. Pięknie. Bo oprócz pięków, to na przykład ten miał... Fenrir miał tak, że Virginia mu znikła. Ja miałem tak, że ten... Kelvina się nie dał podnieść, bo leżał nieprzytomny i umarł. Po wczytaniu gry. Dobra, zdychaj. Ale według gry on dalej żyje. No. W sensie on grubej. Żyje, ale już się nie podnosi, nie? Gruby nie, może to, może. A w ogóle jeszcze jedno. Ja wam odpowiem na te komentarze, co chcieliście pod odcinkiem 22, tak? To był 22? Tak, 22. O. Gdzie jest nasza dupajka? Z nami. Ale ja dałem dupy. Ja pierdzielę. Ej, chodź ja tu. Ja wiem. Ale no co ja wam mogę powiedzieć? No, Krzysiu, mówiłem Krzysiowi, żeby nie wyciął, Krzysiu nie wyciął. A ja myślałem, że mamy to równo, oboje, po kastenkę. Aha, ja nie mam w ogóle shotguna, więc byśmy musieli pójść po shotguna. No to chodźmy. I się przemyślałem, okazało się, że nie mam. Że nie mam równo z wami. Dałem dupy. Czekaj, bo on zjeżdża. No. Ale zakończenie wam tak nie spieprzyłem, dość cieszę chociaż tyle. Już by Krzysiu upomniał, żebym tak nie robił. O! Jak się przestraszyłem! Czego? Bo przeskoczył mi nad głową i chciał cię uderzyć. Ej, ale zmień mi tryb. Dziękuję. Jestem ciekaw, co w ogóle dodadzą w nowym update'cie, który będzie za 2 dni, kiedy my to nagrywamy, więc wy to widzicie. Czy nie zabiorą save'ów? Czy w ogóle zabiorą save'y, to jest pierwsze co, a drugie co to... czy ten? Czy... Nie wiem co. Powinno być po prostu tak, że w sumie wczytujesz save z poprzedniej wersji, dostajesz ostrzeżenie, że coś się może spierdolić i se kraj. No to by się przydało najbardziej. Tak szczerze mówiąc. No. Coś może się spierniczyć, ale my mogli dodać w ogóle nie tylko taki spawn jak teraz, tych rzeczy, że non-stop masz w tym samym miejscu to samo, tylko że losowe na przykład, wiesz, tam wypływają po prostu na ten... Na powierzchnię. No to byłoby fajne, no. Na ten. Jakieś rzeczy po prostu randomowe. To by było fajnie, żeby się budować w ogóle w takich miejscach. Dobra, żeby się rzeczy nie rozwiły, to czytanie gry tylko co spanie na przykład. Tak 10% tych rzeczy. Jezu, ja gówno widzę, bo mi świeci światło. W ogóle ja też się świecę jak cu jajca. A weź schowaj jeszcze tę zapalniczkę. A ty nie wydajesz takiego światła, po prostu jesteś widoczny bardziej. Aha. Ja myślałem, że będziesz... Dobra, bo ja tutaj bym chciał wziąć właśnie takie pierdółki, jak jedzenie. W ogóle ja muszę w końcu otwieracz wziąć, pić. Jeszcze nie masz? Nie, jeszcze nie mam. W ogóle powiem wam takiego hita. Ostatnio szedłem z żoną do sklepu. I też tak stanąłem, co nie, patrzę. I i patrzę tak na otwieracze i tak teraz z czym? Co ja potrzebowałem za otwieracz? Po co mi otwieracz? I tak, kurwa, The Forest. Ja mam fajnie, bo ja bagnetem otwieram puszki. No ale wiesz, ogólnie taka psychika, co nie? No wiem, no. Za dużo się śpieszy. A, tutaj była ten... To od tej? Od Virginii, czemu ona tutaj w ogóle nie wyszła? A w ogóle napiszcie, czym otwieracie puszki, jak macie, bez otwieracza. W sensie, jak nie macie nożem. Tego otwieracza na puszce. Ja otwieram na przykład bagnetem. Każdy czymś innym, jak widzę. Ja dobra, ja sobie biorę ten shotgun. Ale ogólnie tu jest fajna miejscówka, wiesz, żeby... Zamieszkać. No. I ammo. Siano. Wow. Oprócz tego, że tutaj mamy ammo, to jeszcze choć coś ci pokażę, tylko nie pamiętam teraz, czy to było tu?
Gdzie to było? W graniu wrzutki albo w bilarda? Jakby się dało, to by było fajnie. Ej, szkoda, że nie ma takich rzeczy. Nie wiem, co zagrał. Czyli gdzieś tutaj było... W tej lokacji jest jeszcze dodatkowa rzecz właśnie do strzelby. A w co wolałbyś grać? W rzutki czy w bilarda? Tak szczerze? Obojętne. Ja wolę chyba rzutki. Rzutki są łatwiejsze. Ogólnie szkoda, że Kelvin z nami tutaj nie może wejść. Bo by nam radio wziął. Czemu ja w ogóle tutaj... Ja nie mogę wziąć tego... tej rzeczy. Ja tak sobie myślałem, że fajnie jakby dodali, żeby ten Kelvin, bo widziałem teraz jak ucieka. No ale on, wiesz, on jak dostaje na mordę, to on stoi i się patrzy tylko, nie? No właśnie. Fajnie jakby chociaż wyciągnął nóż i nawet nic by im nie zrobił, tylko po prostu próbował walczyć, nie? I dostał na pizdę. To byłoby takie bardziej... Takie OP, co nie? Ładniej by wyglądało. Wiesz, matka. W sensie, wiesz, wyciąga nóż, próbuje się bronić, ale i tak dostaje na dziurę. No. Ale chociaż się broni, co nie? No. No bo tak tutaj to... On ucieka, no i co? No i ucieka i jak go zagonią gdzieś, to go czekasz, dostanie po mordzie, nie? No, nie wiem tak, tego znaleźć. Wyciągnąłby nóż, to chociaż byłoby, że próbował, nie? Kurde, nie wiem tego znaleźć, bo tam jest dodatek taki, wiesz, do strzelby, co nie? Chyba latarka albo laser. Nie pamiętam teraz. Ja mam coś do strzelby. Czokoł, chyba, jeżeli się nie mylę. Szynę mam do strzelby, to wiem, że też mam. Ale szynę to jest łatwo znaleźć, to jest koło tego. No. Jak to się nazywa? Lalalala. Koło maczety. Jest szyna. Szczyna. To tutaj miało być jeszcze w tym miejscu jakoś gdzieś jedna rzecz do szczelby. Tylko nie wiem znaleźć właśnie. Bo mamy tak zbugowaną grę. Ale... A nie, dobra, nieważne, bo mówiłeś o tym, że to jest ta energia, to jest zielone, to jest wyspania, różowe to cukier. A teraz tak się napiłem i pragnienie skoczyło na zielono i mi się pomyliły paski. Ha, na takiej zasadzie? Chciałem zobaczyć, jak to jest, ale zobaczyłem, że mam cały pasek spania w różowym. Dobra, więc my możemy stąd iść, wrócić. Powrotem, nie będziemy tego przechodzić 8 razy. I tak, jakbyśmy dzisiaj... przeszli do końca, to byłoby to jakieś wyjście czy coś? Tak. Ucztenka nas tam. Jeszcze raz? Chyba tak. Nie chce mi się tego sprawdzać. Mi też się nie chce. Kiedyś się sprawdzi. Albo ktoś to zrobi inny. No ale ogólnie to by było ciekawe, co nie? Ciekawe, czy w ogóle coś tutaj przerobią jeszcze. To lustro by się przydało przerobić. Tak, to lustro na pewno. Ale... po części odbija podłogę, ale tylko jak się patrzy w podłogę. Odbija podłogę, jeżeli się patrzy w podłogę. No. U mnie jest czarny, nie wiem, u ciebie. Gdzie my tutaj mamy wyjście, bo ja teraz się zgubiłem tu. Nie tu. Tu. Człowiek się zgubił, trochę techniki się zgubił. Zeko w doniczkach trzymali. No, to był mały gród. Ostatnio widziałem taki sposób, jakby to ująć, żeby się ludzie nie spruli. No dobra, kurwa, zużywania ludzkich śmieci, czyli zwłok, opakowania po ciele, opakowania po człowieku. Zamykają cię w worku i wpierdalają do ciebie różnego rodzaju nasiona i rośniesz jako roślinka, nie? Wtedy po śmierci. Aha, no to brawo. Czy powiem ci, że w sumie... Ciekawe, nie? Doniczka, kurwa, z człowieka. No ale patrz, to jest... Patrz, jaki lagi dostałem w ogóle. Moim zdaniem to jest tak lepsze niż kremacja. No. Ogólnie... Wziąłeś coś z ziemi i oddajesz coś z ziemi, nie? Szkoda, że kurde nie dałeś szczelby właśnie ten Virginii. Bo byś sobie wziął teraz szczelbę, co nie? A, kurde, no. Dobra, ale to jeszcze się zrobi. Ogólnie chciałem zrobić tak. Da się celować tutaj jakoś. Zabudujemy się w ogóle na jakimś klifie, czy gdzie? Nie właśnie, chciałem w takich miejscach, wiesz, w miarę estetycznych, czy estetycznych, takich fajnych z widokiem. A. No to właśnie taki klif. Tutaj będzie jedno, takie przejście. Żeby to było szybszy transport.
Jak trzeba będzie po leki albo po coś podskoczyć, no to możemy tutaj. Stąd. No, czemu to kurde tak kiepsko działa niekiedy? Jak masz te, to zrób taki właśnie przejazd. Jeszcze tam chcesz? Po co? Żeby to było takie, wiesz, fajne tyrolką. Będzie się to wszystko przeskoczyć. Skillsy Podlasianina. Na przykład tam jest taka fajna półka skalna, nie wiem czy to jest równe. Gdzie? Ale nie, bo tam będzie do dupy widok. No tam patrzyłem. No, gdzieś w centrum mapy byłoby chyba lepiej. Nie wiem, czy wam mówiliśmy, ale Krzysiu chciał się przeprowadzać. No, się przeprowadzimy. Ale masz fajną szparę na rowie. Czekaj, dam ci w ogóle te linki, bo ja nie wiem, jak ty to chcesz robić. Czemu on mnie nie chce złapać tutaj? O. Czekaj chwilę. Poczekaj. Dajesz mi linki? Ooo! No. A możesz mnie odsłonić? Niech ci mnie! No odsłoń mi. Już lepiej? Tak. Łap. Dziękuję. Dziękuję. Dam ci was 5 albo 4. Lecimy w dół. I prosto w drzewo Jackass. Ogólnie to już się zrobimy. Stąd będę szedł z tym. Po prostu. Bo chcę taki, wiesz, park glinowy zrobić, nie? No, tylko po co tutaj? Żeby szybciej się trochę zjeżdżało. Dobra. Teraz ja bym poszedł, tylko nie pamiętam, czy ja z dobrym kierunku w ogóle idę. Wiesz, gdzie możemy iść? Tam, gdzie serduszko zostawiłem, zobaczyć, się rozejrzeć. Tam byśmy mogli, ale w ogóle wszędzie są, nie ma serduszek. Jakbyś zauważył. Jak to nie ma? Jest zepsuty GPS pod tym względem. I no chyba... to ja wiem, gdzie to jest. To jest tam. Nie, ja szukam osady, wiesz? Bo tutaj niedaleko powinna być osada. No co, to myślisz, że to będzie fajne miejsce jakieś? To mamy fajną plażę. Już widzę. No tak, o, tutaj jest. No to dobrze znalazłem. Nie do końca zagospodarowana część mapy, nie? Czy jeszcze tutaj wypusta wszystkie. Tu jest fajna osada. Nasza. No to tutaj widziałem na którymś ze screenie. Ostatnio. No więc tutaj można dużo rzeczy znaleźć. Fajną chatę można byłoby tu zbudować. W sensie taką niezniszczalną, nie? No. Taki bunkier. Ściały. Jakbyś chciał. O. Czaszka. Ogólnie taka miejscówka ciekawa. W sumie jakby obudować te domy. No. One są strasznie brzydkie. Ale wiesz, ogólnie... A miałbyś niezniszczalną bazę wtedy. Tak, byś miał pełno tych. Za to... no. Strzał. No i takich mam ponad... Fajny efekt by tutaj był ogólnie z tą wodą, co nie? Ale z drugiej strony wolałbym przy jakimś wodospadzie. Też. No nie, możemy iść zobaczyć to serduszko, się rozejrzeć tam. Pamiętasz, gdzie to było? No tak. To masz na GPS-ie ten drugi GPS, nie Virginia, nie? Jest. Jakbyś szedł wzdłuż plaży cały czas, tam jest takie jezioro, jaskinia zaznaczone tam, gdzie ja teraz idę, nie? To tam masz to miejsce i możemy się tam rozejrzeć, a zobaczymy, czy tam będzie. Aha, tam. Dobra, tam, ale możemy najpierw tutaj jeszcze zobaczyć. Przy tym. Chyba, że zbudowalibyśmy taką chatę w ogóle na wodospadzie, jakby. Nie wiem, czy wiesz, co mam na myśli. Wiem, ale będzie ciężko będzie. Ogólnie wodospady chyba, jeżeli się nie mylę, to nie zamarzają. Nie zamarzają. Rzeki też nie. Rzeki też nie, ale takie małe te zamarzają, co nie? Strumyczki zamarzają, tak. No. Tak jak nam się zamarł właśnie ten nasz stawik. No szkoda trochę. Że zamarzł, no ale trzeba będzie... Czemu szkoda? Jak dla mnie to była fajna odmiana. Że zamarzło, co nie?
No wiesz, no ta mapa tak dynamicznie żyje. Fajnie też by było jakby... Wiesz, gdzie nie byliśmy jeszcze, w jakiej jaskini? Gdzie? Jak se powiększysz mapę, to ta, która jest w tej... w kanionie górnym rzeki, ta jaskinia na samej górze. A, no ja tam byłem chyba z Mikołajem i z tego co pamiętam. Ale nie byliśmy u mnie na odcinku, więc byśmy mogli tam też podskoczyć, możemy zobaczyć. Możemy pobyć, tak jest po drodze. Więc... tam ja nie niby... wiem, czy to nie jest jaskinia, do której da się wejść tylko zimą. Znaczy mamy tam zimę tak i siak. A, nie, bo Mikołaj mi mówił, że jest taka jaskinia, do której da się wejść tylko zimą. Co? Tak nie jest... ma takiej jaskini? Ja, tak, że po zamarzniętej wodzie. Nie wiem, ile jest w tym prawdy, ale tak mi mówił. Aha. Tutaj jest jakiś bunkier, ale nie pamiętam... To tak samo jak szpadel jest w wykrzykniku. Aha. No szpadel jest tam zaperka właściwie. No tak. Co to był tutaj za wykrzyknik? A w ogóle aha, wiem dobra, teraz... już wiem. Dobra, już jeszcze jem. W ogóle jak odpalasz deforesta, to teraz masz, żeby znaleźć drużynę B czy coś takiego. Tak? No na nowym save'ie. O. To chyba musisz znaleźć tych, co ich ten... co tym drugim helikopterem lecieli. No. Czyli musisz znaleźć ten drugi helikopter. Tego wisielca i coś tam, nie? Bo dodali właśnie dwa achievementy nowe. O. Tak, właśnie o to chodziło. No ogólnie te achievementy, które da się zrobić, to jest łatwo zrobić, tak szczerze. Jeżeli dobrze kojarzę, że w ogóle dodali te... achievementy. Tutaj mamy niedaleko spawn z rewolwerem. Spójrz na ten klif, chociaż nie, bo on jest taki... Nie, to jest krzywe. Nie wiem, jak będzie taki fajny. Nie, to będzie ciężko wejść w ogóle. Ale wiesz co, może weźmiemy sobie... Linę sobie wezmę. Że mieliśmy... troszeczkę lepsze, wiesz, takie... zagospodarowanie zjazdów, co nie? Ja podejrzewam, że i tak z dwóch trzecich link, które tu rozstawiasz, nie skorzystamy. No pewnie tak. A gdzie jest w ogóle Command & Conquer moje? Będzie, spokojnie, o to się nie... W ogóle wiesz co byłoby jeszcze fajne? Zobacz, jak są te takie drzeweczka małe, no. Jakby one przerastały właśnie w te duże, nie? To byłoby fajne. Jakby ten świat był dynamiczny, że kamienie nie są cały czas w tym samym miejscu, tylko one się respią losowo. Mają określone takie, wiesz, obszary respu. Żyd też... tam biegnie. Wiem, widziałem. Jeszcze jeden obok nas gdzieś chodził. Tylko, że tamten był biały. To są brudne. Ostatnio mi się Minecraft zbugował i miałem czarną wodę, to powiedziałem, że już się nigdy nie umyję. Po tym bugu, co ja miałem, to już mam dosyć, co nie? Nie ma jak zakończenie mieć, kurde, zbugowane ostro, co nie? Kurde, szkoda, że nie pomyśleliśmy i ja ci nie nagrałem. A mogłeś. No, bo ale dobra, to jest jakaś taka innowacja w ogóle w świecie... No, będziesz sobie mógł na shorta wrzucić. Już wrzuciłem, a czyli na TikToku wrzuciłem, więc pamiętajcie wbić do linku w opisie na TikToka. Jak bijemy tam 1000 właśnie tych. O, to ci chodziło o miejsce? Tutaj? Nie. Czekaj, zobaczę. Nie, bo tutaj są tylko te. Tu też jest spoko, ale nie, tam to było chyba jeszcze lepsze, mi się wydaje. Coś tu jest w ogóle fajnego w tym obozie? Woda. Snickers. Snickers to ja sobie zjem. Mało ciekawe. Ale można się, wiesz, najeść, nie? Po drodze. No jak się nawpierdalasz nie za swoje, to najlepsze, nie? Lepiej smakuje. No jak, coś ty myślał. Więc ogólnie, jeżeli chodzi o... o to, że... nie pamiętam o co. A pamiętajcie, że jak chodzicie na zakupy, to kupujcie tańsze, lepiej smakuje. Znaczy powiem ci, już teraz nawet te większe firmy już lecą w kulki po prostu. Kasę biorą, a kurde, smak taki sam, kurde, jak najtańszego produktu. No się fajnie wsuwasz, nie masz animacji chodzenia. No bo nie mam, w ogóle nawet nie skaczę, co nie? Po prostu to ja bym się wsuwał, wyglądam. Tak samo to mam. Teraz musiałem skoczyć. Fajnym miejscem ogólnie nawet na schronienie, jak mamy właśnie te no namioty nasze, landeki, to jest właśnie jaskinie i takie klify, które są przy tych, czy skałach, bo tam kanibale ci nie będą atakować, ani mutanty. No właśnie do tego ja chciałem te klify, nie?
Więc to są takie miejsca, gdzie ten. A chcemy zrobić właśnie, w ogóle zaczęliśmy od teraz, od tego odcinka. Najpierw challenge 100 dniowy. Znaczy 100 dni w Son of the Forest. A później zrobimy sobie challenge 500 dni. A na samym końcu, jeżeli przeżyjemy i jeżeli nie zepsują, tego, to się nie uda. To 1000 dni, więc po prostu będzie mega. Jeżeli chodzi o to. No i jeśli oni to zapamiętają, to zniszczyli sobie życie. Ale jeżeli przeżyjemy, co nie? Challenge. To przeżycia. Jakiś hardcore trzeba było ustawić czy coś. Jeżeli tak na hardzie, to jest ciężko. Jeżeli jest chodzi. Ciężko. Ale jeżeli ja chodzi siebie... o dłuższe tam dni, to już jest ciężko. Uwierz, przy 500 dniu albo przy 100 dniu, to coś się tutaj dzieje, to jest po prostu magia. Ja u siebie gram na normalu i powiem ci, że jest tak samo. No ty u siebie na normalu, ale wiesz. Ja gram. Nie odczuwam żadnej różnicy grając z tobą, a grając u siebie. Znaczy wiesz co, może tutaj jedynie... Może to dlatego, że u ciebie jesteśmy lepiej wyposażeni po prostu. No właśnie, to jest druga sprawa. U mnie poszliśmy bardziej w explore gry niż właśnie robienie bazy. No bo my sobie budowaliśmy z Mikołajem większość czasu. Więc tutaj to właśnie trochę przerwało. Trochę zmieniło inną taktykę, co nie? Czyli jest lżej po prostu pod tym względem, że mamy mocniejsze rzeczy. Mamy ten pancerz cały czas. Mamy wszystko po kolei, co potrzebujemy. No tak, no to ja tam co najwyżej mam klamkę bez amunicji. No właśnie, ale amunicję możesz też zdobywać właśnie tam, gdzie pójdziemy, tam jest amunicja. W razie czego. 9 mm, więc... Pozdrawiam tych, którzy by chcieli tam zobaczyć te. Może trochę... się tutaj... Ja nie pozdrawiam siebie, który zepsuł tak zajebistą cutscenkę. No. Ale powiem ci, no, zajebista czarna. Będą mutanty. Czuję to w moczu. Po zapachu? Tak. Ogólnie będziemy robić też, jak znajdziemy fajną miejscówkę na dom, to będziemy automatyczną farmę robić drewna. Ale co, w ogóle zrobiłem ochotę na Seven Days to Die ostatnio. Ale powiem ci, że też ostatnio tak zobaczyłem, że właśnie ktoś tam nagrywa, to mi się w polecanych tylko pokazało, co nie? I tak, kurde, zagrałbym. Ale z drugiej nie, strony przypomniały mi się wersje beta, kiedy grałem w to, kilka lat temu, jak to wychodziło w ogóle, te początki alfy, albo tam bety, to po tych heksonach, wszystkim po kolei, co tam było, ja tam przeżyłem ten, chyba 28 dni, przeżyliśmy. I to była seria moja ogólnie na streamach na Twitchu. W ogóle to były czasy, ja znalazłem kiedyś ogera w świetniku. I tam w ogóle, ten, później przestałem w to grać, bo zaczęło się bugować. Za bardzo gra się bugowała, co nie? No i jak przestałem grać, tak już później nie grałem, co nie? Ja bardzo chętnie zrobiłbym serię do siebie z tej gierki. Wiesz, jak dobrze pójdzie, to zrobimy. Ja musiałbym na razie pokończyć te gry, co teraz mam. Dunklighta 1, 2, sorry, niedługo kończę. Niedługo też kończę. Co ja niedługo kończę? Gothica mam też końcówkę. Skończę te dwie gry. Zajmę się końcem Assassina chyba, albo Sons of the Forest. Wtedy będę już tylko Arka i Minecrafta, to wtedy coś się pomyśli. Wiesz co, by się przydało, kurde, rozbić. A jeszcze Gothic Remake będzie. Aj no, faktycznie już. Ciemno jest jak w dupie u Dawida. Więc myślę, że gdzieś tutaj się rozbijemy, tylko może trochę nie na takim pochyłym. Bardziej. Wyobraź się, śpisz sobie w górach, nie jesteś alpinistą i nagle w nocy się budzisz, czujesz, że ci namiot zaczyna zjeżdżać. Tu jest dobra miejscówka. Normalnie namiot ci spierdala i się zsuwasz w dół z namiotem. Rozbijasz? No. Dobra, to rozbijaj. Ale lagę. To jest bardzo fajne, bardzo mi się to podoba, bo... W ogóle ja mam laga, jak ty rozbijasz? Ja wiem, ja też. To właśnie ja dopiero po chwili mogę rozbić ten patyk, co nie? Ale bardzo fajne jest to, że oni stworzyli do tej gry właśnie coś takiego, że to jest materiał, bo w bardzo wielu grach... Jezu, jakby słońce tutaj zawaliło. Dobra, ja coś szybko zapiszę. Miękkie, które mają się właśnie wypinać, powiewać. Możesz tak wybierać dalej, ten namiot jak coś. One bardzo, bardzo źle sobie radzą, jeśli chodzi o wygląd tego.
no. I jednocześnie o funkcjonalność, jeśli chodzi o w ogóle grę. Jaki o rogi, faktycznie ty. No, zobaczyłeś po cieniu? No. Nie wiem, co ty za helmet, kurde, wsadziłeś. Skórzany. Skórzany? No. Muszę sobie zrobić. To jeszcze chciałem powiedzieć, jak my się już rozbijemy, sobie zrobimy właśnie tę automatyczną farbę drewna, znaczy ten, magazyn drewna, o nie farmę, bo farmę to mogę zrobić. A, jeżeli się zainspirowałeś moim kurwa 1300 wiosów. Nie, po prostu i tak chciałem to zrobić, bo ja wiem jak to zrobić. To nie jest trudne. Tylko tyrolka jest potrzebna, najważniejsze to jest tyrolka w tym wszystkim. Ale ja chcę jeszcze sprawdzić, czy będzie to działać z moim, z tym, z moim po prostu farmieniem drewna. Że automatycznie będzie wszystko szło. A ja tylko będę klikać dwa guziki. Do takiej farmy to bardzo wygodnie będzie Kelvina zabić, bo strasznie nam przeszkadzał. Znaczy nie, Kelvina ja chcę zamknąć po prostu w osadzie. I koniec. No i dobrze. Niech tam siedzi. Co my tutaj będziemy mieć? O, liść, jedzenie. Przyda się, bo jesteśmy głodni, co nie? Linka do trolki, będziesz miał więcej. No to się na pewno przyda. Dawaj mi tutaj. Mogliśmy tutaj zapisać te, co nie? No, zapiszmy jeszcze raz. O, zaraz. Amo. 9 mm. A jakbyś chciał? No, ja sobie tutaj zapiszę w razie czego. Też zapisałem. Puszki, kurde, których nie mogę otworzyć. Chcesz jeszcze trochę? Mam przy sobie fula. Patyk. Dobra, gdzieś tutaj powinna być jaskinia. Tu. Ja podejrzewam, że to będzie pusta jaskinia, bo... Tak, ja do tej jaskini wchodziłem specjalnie. Specjalnie przed tą jaskinią zakończyłem odcinek, żeby do niej wejść i ona, kurwa, była pusta. Aż tak? Tak. I tutaj zwiedziliśmy chyba z 4 czy 5 jaskiń i wszystkie były puste, nie? O, siema, Henie. To tyle, co ty masz. Kości nie? Zostały rzucone. Czy ogólnie uważam, że to też jest spoko, że są jaskinie, które są po prostu takie malutkie i puste? Czyli z jednej strony to jest spoko, z drugiej strony trochę to denerwuje. No ale z drugiej strony, jak jest ich tak dużo, to właśnie jest ich za dużo. Uważam, że powinno być te jaskinie. Bo na przykład chcemy coś wziąć, w ogóle by mogli porobić tak, że kurde, nie wiem, coś wysadzasz, że przechodzisz dalej też? Do innej jaskini. Jeszcze jakby te jaskinie były połączone ze sobą. Tego tu brakuje. No. Bo przecież w jedynce to mogłeś całą mapę prawie przejść przez jaskinię. Więc my teraz możemy albo wrócić do tamtego miejsca, co byliśmy kiedyś, albo pójść na drugą stronę do tamtej jaskini, ja bym sobie wziął otwieracz w końcu do puszek. Ona też jest pusta, Krzysiu. Ale tam jest otwierać do puszek. No, potrzebujesz go? Tak, bo mam pełno jedzenia, a nie wykorzystuję. Ja nie mam tych puszek prawie. Nie mam całego. I my później se tu wrócimy i spłyniemy. Na sankach? Sanki mi się zbugowały w ogóle. Jestem ciekaw, czy teraz się pojawiły. Nie wiem, ja nie pojawiły się. Mam wszystko, mam dwie maski. Złotą maskę, czerwoną maskę. Nie. Kurde, mam wszystko, a nagle kurde nie mam sanek, które miałem te sanki, w ogóle brakuje mi jednego ubioru ze wszystkich, żeby mieć achievement. To na przyszłość mówię. Wszyscy, którzy dotrwali do tego momentu, piszą smacznego w komentarzach, to nie dla mnie, a dla algorytmu. Smacznego dla algorytmu. No. Żeby cię bardziej polubił, żeby ci proponował filmy. Znaczy mi i tak proponuje, bo ja mam w okolicach od 100 do 150 wyświetlenia. Więc nawet te twoje 1300 to nie przebije całej mojej serii. No wiem. Pod tym względem, co nie? Nie, mam jeszcze jeden film, który zrobił 100 coś. To dobrze, właśnie o to chodzi, że w końcu ci się algorytm przydaje. Zaczął cię lubić. Ja podejrzewam, że to i tak jakbym robił streamy, to lepiej by to wychodziło. Czyli to jest różnie na ten temat, bo jak trafisz fajnie na widownię z streamami, to spoko. Jeżeli nie, no to masz dupę bladą. Wezmę sobie jeszcze działa bułeczki. Działa bułeczki? Ja się napiję.
Picie też mam. Mówię, ja się napiję, to wyrzuciłem, co nie? Tu jest fajna zjeżdżalnia. Tak. Właśnie, coś śmiecisz. Bo lubię. Tu fajnie by można było. Ja kiedyś w ogóle, jeżeli dobrze pójdzie, to zrobimy tutaj challenge. Znaczy challenge. No. Zrobimy sobie skocznię narciarską. Mhm. Aż mi się przypomniało ten, jedynka. I skorupa węża. Ale mogliby takie coś, kurde, dołożyć, nie? Ja ciebie przepraszam bardzo. Jaka skorupa węża? Najwyższy punkt jest tam. Dopiero. Myślę, czy ty rolką nie polecieć od razu tam. W dół. O, tam no jest nasza chata. Tam jest nasza chata. Widzisz ją? Tam masz taki większy ten. Większą wodę. Po środku. Jak ja patrzę na to. No, ale chata i tak się nie generuje z takiej odległości. Tak, wiem, ale ogólnie ci mówię, że tam jest właśnie ta nasza chata. No szkoda, fajnie jakby zrobili takie uproszczone, żeby po prostu, wiesz, było całe rozmazane, ale żeby było widać, że jakiś klosek tam stoi. Nie mogę tam szczelić. Wiem. To jest śmiechu warte, co nie? A i tak tędy będziemy zjeżdżać, więc... Ła! Ja sobie wezmąłem sanki. Au. Ty sobie wziąłeś sanki? No. Nie. Znaczy wiesz, ja chcę i tak tutaj zejść, tak żeby... Uderzyłem w kamień i mnie cofnęło. O kurwa, ile drzew. Podniesiesz mnie? No, ale ty jesteś daleko. Bo mogłem sobie wziąć ten notatnik. Otworzyć. Ale chcę właśnie zrobić, wiesz, przejazd, co nie? Wow, odcinek długi będzie, ale teraz za chwilę skończymy, tylko sobie wezmę ten otwieracz do puszek i my się zobaczymy dopiero w odcinku, gdzie znajdziemy miejsce na bazę. I musi być Command & Conquer jeszcze, dlatego taki długi odcinek możecie mieć. No z jednej strony tak, z drugiej strony no, różnie to wygląda. Będzie. Będzie, spokojnie, o to się nie martw. Czemu ja w ogóle jadę? Nie chcę tego. Nie. Weź to mi schowaj. Ty, ja już jestem prawie na dole. A ja wpierniczam i jadę, co nie? Ja sobie lecę jakimś strumykiem. No i się skończyła jazda. Zablokowałem się o kamienie. O-o. Dobra. My chcieliśmy tutaj. Z jednej strony fajnie będzie z drugiej strony tam się wybudować, dlatego że tam jest mniej potworów, mniej wszystkiego. Wychodzi. To ja wybudowanie się na tutaj, gdzie ja stoję, chłopie, to też jest fajne miejsce, jakby się wybudować nad tą rzeką. Mówisz? Tak, w sensie, wiesz, taką chatę, ale most. Aha, tam przy tym, przy... tam, gdzie się zdobywa... łopatę, tak? Nie wiem, jak do mnie podejdziesz, to zobaczysz, bo to są takie fajne wodospady. I nad tymi wodospadami można sobie zbudować taki most, ale chatę. Nie wiem, czy wiesz, zaraz o czym mówię. Wiem, o co ci chodzi, ale zaraz tam pójdziemy. Fajnie, że tego notatnika nie zepsuli. Ale podejrzewam, że go znerfią. Co? Też tak myślisz? Mhm. Że będzie naprawiony. No. Jest otwieracz. W końcu. I plandek. To jest najważniejsze, żeby to było, co nie? Bo tutaj w tych jaskiniach to jest gówno. Nic. Idę tam do ciebie. Kiedy tam jesteś, to zaraz zobaczymy. Można by było z jednej strony tam zrobić miejscówkę.
Wow! Ale lecisz. Żyjesz? Żyję, żyję, bo ja byłem na notatniku. Idę do ciebie. No to jest niedaleko tego. Miejsca, gdzie jest łopata. Ta, ten na dole, ten cave, to jest łopata. No tutaj by można było. Fajny widok. Tylko, że tu mamy niedaleko dwie osady, ten. Kanibali. Plus mutanty będą nam wychodzić szybko. Więc myślę, że tutaj to był kiepski pomysł. Ale... ale ogólnie nie głupi pomysł na przyszłość. Żeby zrobić tutaj też rozbudowę, jako drugą bazę wypadową, żeby tutaj ten, robić explore. I kolejną tam, gdzie mamy właśnie nasz domek. Na dole ten. Rzeki. I to był dobry pomysł. Dobra, więc co? Tu się na razie rozbijemy, zapiszemy sobie grę. I będziemy się widzieli w następnym odcinku, jak dojdziemy do miejsca, gdzie chcemy zrobić bazę. No więc... do widzenia. Dobranoc wszystkim. Trzymajcie się, bye bye.